Siemano, witajcie. Znowu postanowiliśmy zrobić opening. Ostatni przyniósł znakomite rezultaty. Powyżej 1000 wyświetleń. Tym razem też 10 paczek, ale sama paczka jest dużo cięższa od tamtej, co mieliśmy. Otwieramy, zobaczymy, co z tego będzie. Dwie paczuki, jakie tam wyciągniemy, przypadają Agnieszce do otwarcia, nie na YouTube'a, więc nie wiem, co trafi, ale na pewno będziecie o tym wiedzieć później. A tymczasem próbujemy to otworzyć, żeby nie było, że oszukuję. Otwieramy dopiero teraz. Nieźle to popakowane. Okej. Jeszcze za nami. Staram się nic tu nie uszkodzić i wyrysować coś dla Agniechy. A już widzę, co jej dam. Damy jej tą i dam ją różową. Wow. Widzę małe paczki. Ojojoja, są nawet numery, adresy, może odeślemy. Generalnie Deutschland i Deutschland, bo to zostawiamy na dnie. Zaczniemy sobie od tej, też Deutschland. Co to jest? Co to jest? To chyba są na poduszki te takie. No, ale z piórami. Riku, ty będziesz zadowolony, zobacz. Takie. Dwie sztuki. Piękne. Nawet nie śmierdzą. Jakieś małe, dziwne coś. Też Germany. Ciekawe, czy wszystkie paczki są kierowane do Niemiec. Ciekawe, złote to nie jest raczej. Co tak jesteś kupuje? Trzeba bransoletki na ręce. Później zobaczycie to z bliska. Okay. Nie! Chyba to mógłbym dać. Tak jeszcze. Grecja. Powstaje, że są tu kosmetyki. Ale jak to leci do Grecji, no to może coś fajnego. Nie, co tu jest? Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Nie mówcie, że to jakaś szczotka do kibla, czy coś? Nie. Co to jest? To można na ściany zainstalować. Gumowe.
do masażu stóp. Nie mam pojęcia. Trochę jak szczotka do kibla, ale to jest szczotka do kibla. Puzzle? Też Germany. To było otwarte. Nie, to nie puzzle. O kurde. Perły! Złota to tu pewno nie ma. Ale ciekawe. Trzeba to sprawdzić. Nie. To? Portugalia! Duszy! Co tu? Oho. Tatuaże. Chińskie tatuaże. Smile. I? Babskie urządzenie do robienia brwi. Brązowe. Zapakowane. Nie będę sprawdzał, ale dobra. Ciekawe, ciekawe. Mój dwie. Super. Foremki. Silikonowe foremki. Ale jak? I co? Serduszka, gwiazdki i kółeczka. I trzeba będzie stestować. O co tu chodzi? Co to jest? Nie dali żadnej instrukcji obsługi, ale no. Trzeba tego poszukać. To chyba jakieś ubranie. Kierowane do szlangu. Razy XL. Co to jest? O nie. Ej, to jest taki nowoczesny gorset? Albo żeby ktoś się wychudził. Ej, to ma niby 3 razy XL, ale ja się to mieszczę. Może jednak nie. Ale tak. Po co takie coś się kupuje? Żeby się wychudzić, wyszczuplić, tak? Tak? I jakąś sukienkę ubrać? Ciekawe. No dobra. To moja przypadająca ostatnia. Chyba nic ciekawego, bo to nie dla mnie odkrywki. To może? China! Wygląda na torebkę. To dosyć skomplikowana torebka. Co to jest? Torebka w torebce z torebką? Czy tu zaraz się okaże, że to jest jakiś namiot? O Boże. To jest następna torebka. Co to jest? Dobra. Torba. Ole, ole.
Jaka to chyba w ogóle. Ci to wymyślą. Była torebka, jest torba, jest miliard, pierdyliard tysięcy różnych zameczków. No dobra. Niech otworzy swoje dwa pakunki, to się okaże, czy wydaliśmy pieniądze na marne, bo jak na razie to chyba tak. Chyba, że te rzeczy są jakoś dziwnie dużo warte. Nie wiem, co zrobić z tym. Ale to na pewno to nie może być nic ciekawego. Widać, że to jest jakieś plastikowe. Zresztą takie coś, nie wiem. 20 zł. Nie mam pojęcia, ile to może kosztować. Mi też koło dwóch dych. No to mamy 40, 50. Nie wiem. 80. 120. 150. 170. Może koło 200 zł, może ponad 200 zł z tym, co tam jest, będzie, ale szału nie ma. Także co? O ostatecznej kwocie dowiecie się na końcu filmu. Zapraszam do subskrypcji, śledźcie kanał. Może jeszcze uda się coś takiego nabyć, bo jak na razie bida.